łaską. Dziękujemy za te to krasne piosenie. Bardzo Wam dziękujemy z taką szczerą miłością w stosunku dla Was, do Was, za te cudowne pieśni, które rozzwuczali nasze serca, które rozdźwięczały nasze serce chwałą a wdzięką oczy naszemu Panu. Chwałą i takim podziękowaniem wobec naszego Pana. A chcę Was powzbudzić, Wy młody. I chcę dodać Wam młodym otuchy, aby ta to chwała nigdy nie przestała z waszych ust. Żeby ta chwała nigdy nie przestała na waszych ustach. Wiecie, lebo Pan Bóg mimoriadnie się dziwa na tych, którzy Go chwalą. Wiecie, ponieważ Pan Bóg szczególnie zwraca uwagę na tych, którzy Go chwalą. Ja som widział, a skumał som z Pisma niektóre rzeczy. Ja tak widziałem, doświadczałem z Pisma niektóre rzeczy. A widział som te určité pokolenia. I widziałem te pewne pokolenia. Jakubowych synów. Synów Jakuba. Ako postupują tą historią swoją, jak idą przez swoją historię, a przychodzą do różnych ciężkich sytuacji. I przychodzą do różnych trudnych sytuacji. A do końca jest tu obdobie, kiedy się dostaną te pokolenia do zajatia. W końcu przychodzi czas, kiedy te pokolenia idą do niewoli. A to jest zaujímavé, że z tego zajatia się wrócili len dwie pokolenia. I to jest ciekawe, że z tej niewoli powróciły tylko dwa pokolenia. A chcę się was opytać, pomóżcie mi, które dwa pokolenia. I chcę zadać teraz takie pytanie, pomóżcie mi, które właśnie dwa pokolenia wróciły. To było judowe pokolenie. Pokolenie Judy. A Benjaminowe pokolenie. I pokolenie Benjamina. A wiecie, że każde to pokolenie miało swoje meno. I wiecie, każde to pokolenie miało swoje imię. Jedni byli synowie Borby. I jedni nazywali się synowie Borby. Drugi byli synowie, syn zastupów. Drudzy nazywali się synowie tłumów. A tak to by som mohol wyhľadať tych synów Jakubowych, ako ich nazwał. A Jakub. Tak mógłbym wyszukać tych synów Jakuba, jak ich ojciec Jakub nazwał ich. A wiecie, prečo práve tieto dve pokolenia czy wiecie, dlaczego właśnie te dwa pokolenia powróciły? To jest veľmi zvláštne. To jest bardzo dziwne. Benjamin znamená syn bolesti. Benjamin oznacza syn bólu. A Juda oznaczuje syn chwały. A Juda oznacza syn chwały. Tito Boży bojownicy, ci Boży bojownicy, którzy przechodzili różnymi ciężkościami żywota, którzy przechodzili przez różne trudności w życiu, proste nie wrócili się z zajatia. Po prostu nie powrócili z niewoli. Ale nawrócili się dwie pokolenia. Ale powróciły dwa pokolenia. A to byli synowie chwały. To byli synowie chwały. A synowie bolesti. I synowie bólu. Ako keby nam Pan Bóg chciał nieco tym to powiedzieć. Jak gdyby Pan Bóg chciał do nas coś powiedzieć właśnie przez to, że on swój zrak upiera na tych, którzy go chwalą. Że on swój wzrok skierowuje na tych, którzy go chwalą. A na tych, którzy są utrpeni. I na tych, którzy przechodzą przez cierpienia. A ja się chcę opytać. I chcę zadać ci pytanie, że do której skupiny się ty zaradził? Do której grupy należysz? Czy przeżywasz w życiu ciężkości? Czy przeżywasz w życiu problemy, trudności? Czy przeżywasz w życiu sklamania a bolesti? Czy przeżywasz w życiu zawiedzenia i ból? A może że si myślisz, że si opuszczony? A może myślisz, że jesteś opuszczony? A na drugiej stronie, że czy si człowiekiem, który Pana Boga chwali? A z drugiej strony, czy jesteś człowiekiem, który Pana Boga chwali? Lebo nie zależy na tym, co przeżywasz. Ponieważ nie zależy od tego, co właśnie przeżywasz. Czy przeżywasz utrpenie? Czy przeżywasz cierpienie? Albo úspech? Albo sukces? Ale zależy na tym, czy go w tej sytuacji dokażesz chwalić. Ale zależy od tego, czy właśnie w tej sytuacji potrafisz go chwalić, uwielbiać.
Czy Panu Bogu wyczytasz, Panie Boże, prečo si ma dowiedol do tejto ciężkiej sytuacji? Czy Panu Bogu masz za złe, mówiąc mu, Panie Boże, dlaczego doprowadziłeś mnie do tej sytuacji? Albo powiesz, Panie, ja to nie rozumiem. Albo powiesz, Panie, nie rozumiem temu. Ale určite masz pre mnie swoją szkołę. Ale na pewno masz swoją szkołę dla mnie. A ja cię chwalę. I ja cię chwalę. Lebo tak, ako si ma wowiedol do týchto ťažkostí. Ponieważ tak jak mnie wprowadziłeś w te trudności. Presne tak masz pre mnie przyprawione východisko. Dokładnie tak masz dla mnie przygotowane wyjście z tych trudności. A Božie slovo nam svedčí o tom. I Słowo Boże świadczy nam o tym, że z pokušením a z tými ťažkosťami, z tými súženiami nám Boh pripravil aj východisko. Že razem s pokušeniami, s trudnosťami i problémami Pán Boh prigotoval nám vyjście. A ja sa ťa pýtam, aký je veľký tvoj problém? I ja zadaję ti pytanie, jak veľký je tvoj problém? Ja nepoznám tvoj život. Ja neznám tvoje życie. A možno, že si myslíš, že to je tak veľký problém, ktorý skutočne nevieš si predstaviť, ako by Boh to vyriešil. A może myślisz, to taki ogromny problem, że nie potrafisz sobie wyobrazić, jak Pan Bóg sobie z nim poradzi. Ale Pan Bóg mówi o tym, że już ma przyprawione východisko pre teba. Ale Pan Bóg mówi o tym, że już do przodu przygotował dla ciebie wyjście. Kiedy przychodzi bolest a úzkosť do twojego života. Kiedy przychodzi ból, ucierpienie dla do twojego życia. W tej chwili już możesz dôverovať Bohu, że on ma już przyprawione východisko. W tej chwili możesz zaufać Bogu, że ma przygotowane też i wyjście z tego. Prosím ťa, brat mój, sestra moja. Proszę ciebie, bracie i siostro, wtedy, kiedy jest najciężej, zacznij chwalić Pana. Wtedy, kiedy jest ci najtrudniej, zacznij chwalić Pana. A powiedz, Boże, ja wiem, że masz pre mnie przyprawione wyjście. I powiedz, Boże, wiem, że masz dla mnie przygotowane wyjście. A to preto jest to tak, to bracia. I dlatego tak to jest, bracia i siostry, aby Bóg si przyprawił swoją chwałę. Żeby Pan Bóg przygotował dla siebie chwałę. Lebo Bóg swojej chwały nikomu nie da. Ponieważ Pan Bóg nie odda swojej chwały nikomu. A Pan Bóg nie da ani ciebie swoją chwałę. I Pan Bóg nawet tobie nie odda swojej chwały. Lebo można, żeby si si myślał, no ja som taki szykowny, ja som to dokázal. Ponieważ może pomyślałbyś, no to ja jestem taki zdolny, ja potrafiłem. Ale to nie ty si ten zdolny. Ale to nie ty jesteś zdolny. To on jest ten, który sa zmiłował na ciebie. To on jest ten, który okazuje ci miłosierdzie. On jest ten, który ci pomaga w twojej ciężkości. On jest ten, który pomaga ci w twoich trudnościach. On jest ten, który wypoczuwa twoje modlitwy. On jest ten, który wysłuchuje twoich modlitw. A preto sa dostávaš do różnych ciężkości života. I dlatego przychodzisz do różnych problemów w życiu, aby sa on mohol osláviť. Żeby on mógł być wywyższony z twojego życia. Co si myślisz, że twój Bóg jest Bogiem trápenia? Co myślisz, że twój Bóg jest Bogiem ucierpienia? Ty si myślisz, że Bóg ma záľubu w tom, aby sužoval twoją duszę? Ty myślisz, że Pan Bóg rozkoszuje się w utrapieniu twojej duszy? Wobec nie. Absolutnie nie. Bóg nie jest despota. Pan Bóg nie jest despotą. Bóg jest łaska. Pan Bóg jest miłością. Ale ty nie poznasz swoje serce. Ale ty nie znasz swojego serca. Nie poznasz swoje wnętrze. Nie znasz swojego wnętrza. A preto potrzebujesz dostać się do różnych sytuacji. I dlatego musisz znaleźć się w różnych sytuacjach życia, aby si poznał swoje serce. Żebyś poznał swoje serce. Najlstiwejsze od wszystkiego jest serce człowieka. Najzdradliwsze ze wszystkiego jest serce człowieka. A tak mówi Boże słowo: ja, Gospodin, skumam. I tak mówi Słowo Boże: ja, Pan, doświadczam, badam serce człowieka. Bracia i siostry, kiedy som sa mnohokrát nebol dostal do rôznych ťažkostí života, dneska by som si myslel, že ja som po Pánu Bohu druhý človek. Bracia i siostry, gdybym nie przeżywał różne trudności, problemy w życiu, dzisiaj pomyślałbym, no, że po Pánu Bogu jestem drugi najlepszy człowiek. Bez Pana Jezusa stratený hriešnik. Ale ja myślę właśnie, że bez Pana Jezusa jestem zgubionym grzesznikiem. Wiecie, kolkokrát som sklamal? Czy wiecie, ile razy ja zawiodłem? Kolkokrát mi dôveroval mój Pan? Ile razy Pan, mój Pan mi ufał? A ja som zlyhal. A ja zawiodłem. On ma posłał. On mnie wysłał. A ja som správu nie doručil. A ja nie dostarczyłem tej jego wiadomość. Nieco sa zablisło w moich oczach. Coś zabłysnęło przed mymi oczema. A ja zobrał swój pogląd z niego dole, a dziwał som sa innym smerom. I ja odwróciłem swój wzrok od niego i popatrzyłem w innym kierunku. Kolkokrát ma oklamalo moje własne serce. Ile razy oszukało mnie moje własne serce. A kolkokrát som si myslel, że ja som już dobre, ty drugi są na tym. Ile razy myślałem, że ja jestem na dobrej drodze, to inni ludzie
popełniają błędy. A Pan Bóg ma położył do presji, do tlaku. I Pan Bóg położył na mnie presję, aby som zaczął uważać sam od siebie. Żebym zaczął myśleć sam o sobie. Aby som poznał swój stan. Żebym poznał swój stan. Aby som poznał swoje przewrócone serce. Żebym poznał to moje przewrotne serce. A potem som zaczął płakać. A potem zacząłem płakać. Prosiłem o przebaczenie. A on się zmiłował nade mną. A on zlitował się nade mną. On podniósł mnie. Z błota, z gnoja ma z błota i z gnoju podniósł mnie. Obmył ma, oczyścił ma. Obmył i oczyścił mnie. A powiedział mi, dziecię moje. I powiedział mi, moje dziecko. Preto potrzebujesz ma ciężkości. Dlatego potrzebne ci są trudności. Żebyś nie myślał, że to ty byłeś w życiu taki zdolny. Że ty tak sobie poradziłeś z budową tego domu. Że ty si dokázal takie dobre zamestnanie, zabezpieczyć rodzinę. Że to ty potrafiłeś znaleźć sobie dobrą pracę i zabezpieczyć swoją rodzinę. To nie byłeś ty tym zdolnym. Pan Bóg był ten zdolny. A kiedy pewnego dnia stracisz pracę? A kiedy raz przyjdziesz o swój dom? A kiedy pewnego dnia stracisz swój dom? Wtedy poznasz, że Gospodin króluje. Wtedy poznasz, że Pan Bóg króluje. Że on jest ten, który dawa aj dom. Że on jest tym, który daje dom. A on jest ten, który aj wezmę. I on jest tym, który również zabierze dom. On jest ten, który da auto. On jest tym, który da ci samochód. A on jest ten, który aj zabere. Ale on jest również tym, który ci zabierze samochód. Do niego należy chwała. Bo wszystkich rzeczach twojego życia. Ze wszystkich rzeczy z twojego życia. Dostawamy do różnych sytuacji, a ciężko. Dlatego znajdujemy się w różnych sytuacjach i trudnościach. Lebo Bóg nie da nikomu swojej sławy. Ponieważ Pan Bóg swojej chwały nie odda nikomu. Ale on czeka, aby si ty uwierzył w niego. Ale on czeka, abyś ty uwierzył w niego. A ty kiedy już wierzysz w niego? A ty kiedy już wierzysz w niego? A ty kiedy już poznał swojego Pana? I kiedy poznałeś swojego Pana? A ty wiesz, że przyszły ciężkości. I wiesz, że przyszły trudności. A ty już możesz dźwigać ręce. I ty już w środku tych problemów możesz podnosić swoje ręce. A możesz powiedzieć: Panie, chwalim cię. I możesz powiedzieć: Panie, ja cię uwielbiam. Ja nie wiem, ako w tej to sytuacji, ako ty będziesz. Ako ma wyjdziesz z tego? Ja nie wiem, w jaki sposób wyprowadzisz mnie z tej sytuacji. Ale to będzie sława, to cię będzie chwalić. Ale wtedy cię będę chwalił, uwielbiał, to będzie dla ciebie chwała. I teraz już to robię. To jest wiara. To nazywa się wiara. Pan Bóg to oczeka. I Pan Bóg czeka od nas tego. A ty skutecznie poznał swojego Boga. Jeżeli rzeczywiście poznałeś swojego Boga. Swojego Pana. I poznasz swojego Pana. Tak będziesz tak to przystąpić. I będziesz właśnie tak podchodził do tego. W doświadczeniach twojego życia. A nie będziesz chodzić z zweseloną głową. I nie będziesz chodził z taką miną zawieszoną. Ale aj w największym suchu. Ale nawet w największej suszy. W największym niedostatku. Podniesiesz swoją głowę. Podniesiesz swoją głowę. A powiesz: mam starostliwego niebieskiego. I powiesz: mam troskliwego Ojca Niebieskiego, który za o mnie postara, który zatroszczy się o mnie. Przed Wianocami przyszli murarzy, których som czekał już 1,5 roku. Przed świętami Bożego Narodzenia przyszli właśnie murarze, których ja oczekiwałem już 1,5 roku. A prawie przyszli wtedy, kiedy som już nie miał. Wobec nie był przygotowany na murarza. I właśnie przyszli w momencie, w którym nie byłem absolutnie przygotowany do tego, by przyjąć tych murarzy. A mówię im: w porządku, tak zacznijcie robotę. Ja mówię do nich: w porządku, więc zacznijcie swoją pracę. A moja małżonka mówi: ty poczuwaj, ale nie masz nic, jak ich wypłać? Ale moja żona do mnie mówi: słuchaj, ale nie ma żadnych pieniędzy, no jak im oddasz za pracę? Mówię: czy Pan Bóg o tym nie wie? Ja mówię: czy Pan Bóg nie wie o tym? Przyszli murarze. I przyszli murarze. Poniesli materiał. Przynieśli z sobą materiał. Wiele materiału złożyli z nakładu na auta. Wiele tego materiału poskładali z ciężarówki. A w ten isty dzień przyszedł czek. I w tym samym dniu przychodzi czek. Od człowieka, którego nigdy nie widziałem. Od człowieka, którego nigdy nie widziałem i którego nie pamiętam. A wiecie, jaka suma tam była? Czy wiecie, jaka suma była na tym czeku? Tak, bardzo prosto, by zgadnąć. Presnie tylko. Dokładnie tyle. Kolko stał ten materiał. Ile kosztował ten materiał? Moja małżonka mi mówi: do porządku, ale
Ale z czym wypłacisz ich za robotę? A moja żona mówi, w porządku, ale z czego oddasz im za ich pracę? Ale nie bój się, to już wszystko do przodu przygotowane. Ja mówię, nie bój się, to już wszystko do przodu jest przygotowane. Ja uchwalam w tej sytuacji. Ja chwalę go, uwielbiam w tej sytuacji, ponieważ wiem, że on ma przygotowane wyjście. A o 4 dni przyszedł dalszy czek. I 4 dni później przychodzi kolejny czek. I z tych pieniędzy mogłem zapłacić pracę tych murarzy. Bracia, siostry, w różnych sytuacjach życia. Bracia i siostry, w różnych sytuacjach życia. W jakichkolwiek się znajdujemy. A poznasz swojego Pana. Jeżeli ty znasz swojego Pana. Chcesz mu dać chwałę. Jeżeli chcesz mu oddać chwałę. Ty go już możesz chwalić w tych najsłożniejszych sytuacjach. To ty go możesz uwielbiać już nawet w tych najtrudniejszych sytuacjach. Nie musisz pobiegać jako ślepka przy płocie. Ty nie musisz biegać jako kura przy płocie szukająca dziury. Ale ty możesz zastać, odwinąć swoje ruchy. Ale możesz się zatrzymać i podnieść swoje ręce. A możesz powiedzieć, Panie, Twoja jest chwała i cześć. I możesz powiedzieć, Panie, do Ciebie należy chwała i cześć. Ale dlaczego są tu to ciężką sytuację? Dlatego Ty pozwoliłeś w tej trudnej sytuacji spotkać mnie w życiu. Chcesz mi ukazać, jaki jesteś mocny. Ponieważ chcesz mi pokazać, jaki jesteś mocny i dobry Bóg. A jeszcze stale są tego człowieka nie widział. Jeszcze ciągle nie widziałem tego człowieka. Ale Bóg go widział. Pan Bóg go widział. A Bóg powiedział do jego serca. I Pan Bóg powiedział do jego serca. To urob. To i to zrób. Pan Bóg ma przygotowane rzeczy. Pan Bóg ma przygotowane pewne rzeczy. Kiedy cię uwiedzie do ciężkości. Jeżeli wprowadzi cię w trudności. Pan Bóg ma przygotowane wyjście. Pan Bóg już ma przygotowane wyjście z tych trudności. Pozrzyjcie się. Popatrzcie. Boży lud postawi się przed morem problemów. Stanie przed morzem problemów. Za chrbtem faraon a jego wojsko. Za grzbietem jest faraon z jego wojskiem. A wpredu nieprekonatelne more. A przed sobą morze nie do pokonania. Aleksander, ako w tom mori? Ako tam? Jakie wyjście? Aleksandrze, jakie wyjście jest w tym morzu? Ale znalazł się jeden, który dwoverował Bogu. Ale znalazł się ktoś, kto zaufał Panu. A on wystrzelił swoją palicę. I podniósł swoją laskę. A morze się rozdzieliło. I morze podzieliło się na dwoje. A tam, gdzie nie było cesty. A tam, gdzie nie było drogi. Tak tam Bóg urobił cesty. Tam Pan Bóg uczynił drogę. Aby się osławił. Żeby się wywyższył. A moje serce zawsze polesa. I moje serce zawsze się raduje. Kiedy on się osławi. Kiedy on wywyższy się w moim życiu. Bracie mój, wyskuszaj. Wypróbuj sprawdź swojego Boga. Skus go w jego łasce. Sprawdź go, doświadcz go w jego miłości. A będziesz widzieć wielkie rzeczy w swoim życiu. I zobaczysz wielkie rzeczy w swoim życiu. Naucz się dowerować. Naucz się ufać Panu. Wiecie, mnohokrát my ludzie jesteśmy taki, że raczej się trápimy, ako byśmy wierzyli. Wiecie, my ludzie jesteśmy tacy, wiele razy przeżywamy ucierpienia, nim byśmy zaufali Bogu. Trpimy depresję. Cierpimy przez depresję. Stonamy, płaczemy, narzekamy i cierpimy. Pan Bóg to widzi. A Pan Bóg widzi to. Ale to nie przynosi jego sławy. Ale nie przynosi mu to chwały. Skus tej sytuacji. Doświadcz w tej sytuacji. A powiedz Boże. Powiedz mu Boże. Ja są w nierieszytelnej sytuacji. Ja jestem w sytuacji bez wyjścia. Ale ty już masz. Ale ty już masz przygotowane wyjście i ja ci ufam. A wiem, że mam wyjść i wiem, że wyprowadzisz mnie. A ja cię już chwalę. I już teraz cię uwielbiam. Będziemy czytać Boże Słowo. Przeczytamy Słowo Boże. Prosim, abyś przeczytał z drugiej księgi Mojżeszowej, drugą kapitolę. Druga księga Mojżeszowa, drugi rozdział przeczytamy. Od pierwszego werseta po werset 25. Druga Mojżeszowa, drugi rozdział od początku. Druga Mojżeszowa 2. A pewien mąż z rodu Lewiego poszedł i pojął za żonę córkę z rodu Lewiego. A kobieta ta poczęła i urodziła syna, a widząc, że jest piękny, ukrywała go przez 3 miesiące.
a gdy nie mogła ukrywać go dłużej, sporządziła dla niego koszyk z ciny i powlekła go żywicą i smołą, a włożywszy weń dziecko, położyła go w sitowiu na brzegu Nilu. Siostra zaś jego stanęła z daleka, aby wiedzieć, co się z nim stanie. I zeszła córka Faraona, aby się kąpać w Nilu, a służące jej przechadzały się nad brzegiem Nilu. A gdy ujrzała koszyk w sitowiu, posłała swą służącą, aby go przyniosła. Aby go otworzyła, zobaczyła dziecko, a był to chłopiec, który płakał. I ulitowała się nad nim, mówiąc, jest to jedno z dzieci hebrajskich. Wtedy siostra jego rzekła do córki Faraona, czy mam pójść i zawołać ci kobietę, mamkę hebrajską, by ci karmiła to dziecko. I rzekła do niej córka Faraona, idź. Dziewczyna poszła i zawołała matkę dziecka. I rzekła do niej córka Faraona, zabierz to dziecko i wykarm mi je, a ja dam ci należną zapłatę. Wzięła więc kobieta dziecko i wykarmiła je. A gdy dziecko podrosło, przyprowadziła je do córki Faraona. Ta zaś miała go za syna i nazwała go Mojżesz, mówiąc, wyciągnęłam go z wody. I zdarzyło się w tym czasie, gdy Mojżesz już dorósł, że wyszedł do swoich braci i przypatrywał się ich ciężkiej pracy. Zobaczył też pewnego Egipcjanina, który bił Hebrajczyka, jednego z jego rodaków. Rozejrzał się więc dookoła, a widząc, że nie ma nikogo, zabił Egipcjanina i zagrzebał go w piasku. A gdy nazajutrz wyszedł, oto dwaj mężowie hebrajscy kłócili się. Wtedy rzekł do tego, który zawinił, czemu bijesz bliźniego swego? A ten odpowiedział, któż cię ustanowił przełożonym i sędzią nad nami? Czy zamierzasz mnie zabić, tak jak zabiłeś Egipcjanina? A Mojżesz zląkł się i pomyślał, zapewnie sprawa ta wyszła na jaw. A gdy Faraon usłyszał o tym, chciał Mojżesza zabić, lecz Mojżesz uciekł przed Faraonem, udał się do ziemi Midianitów i usiadł przy studni. A kapłan Midianitów miał 7 córek. Przyszły one i czerpały wodę i napełniły koryto, aby napoić trzodę ojca swego. Ale nadeszli pasterze i odpędzili je. Wtedy Mojżesz powstał i pomógł im i napoił ich trzodę. A gdy wróciły do Reguela, ojca swego, on rzekł, czemu to dziś przybyłyście tak wcześnie? A one odpowiedziały, pewien Egipcjanin obronił nas przed pasterzami. Na to naczerpał nam dużo wody i napoił trzodę. Wtedy rzekł do córek swoich, a gdzie on jest? Dlaczego zostawiłyście tego męża? Przywołajcie go, aby pożywił się chlebem. A Mojżesz zgodził się pozostać u tego męża. Ten zaś dał Mojżeszowi swoją córkę, Syporę, za żonę. I urodziła syna, a on dał mu na imię Gerszom, bo rzekł, byłem gościem na obczyźnie. A po upływie długiego czasu umarł król egipski. Jednak Izraelici jęczeli z powodu ciężkiej pracy i narzekali, a ich wołanie o pomoc z powodu ciężkiej pracy dotarło do Boga. I usłyszał Bóg ich narzekanie i wspomniał Bóg na swoje przymierze z Abrahamem, Izakiem i Jakubem. I wejrzał Bóg na Izraelitów, Bóg ujął się za nimi. Tylko z czytania Bożego Słowa. Tyle tekstu Słowa Bożego. Tento týždeň preberáme s mladými, s našimi mladými. V tom týždňu prechodíme s našimi mladými od odchodu Jozefovho přes tematy odejścia Jozefa cez určitú históriu izraelského ľudu. Přes pevnú historię narodu izraelského. A teraz sme došli k tomuto momentu, keď Pán Boh zvláštnym spôsobom vstupuje do histórie Božieho ľudu. A teraz dotarliśmy do momentu, kiedy Pán Bóg v taký przedziwny sposób vstępuje v historię svojego narodu. Niekedy úplne praobyčajné, jednoduché veci, ktoré sa udejú v živote jednoduchých rodzin. Czasami takie najzwyklejsze, zwykłe rzeczy, które właśnie wydarzą się u takich zwykłych ludzi. Jednoducho, Pan Bóg już ma tam przyprawiony swój plan. Po prostu Pan Bóg ma tam przygotowany swój plan. Wiecie, Boże plany nie tak przychodzą, że za bliska za jakiś hrom niekde uderí. I wiecie, Boże plany nie przychodzą w ten sposób, że jakiś grom uderzy, zabłyśnie coś.
A teraz wszyscy za tam pozrą. I teraz wszyscy tam popatrzą. No a tu za niečo teraz będzie dziać. No i teraz tutaj coś się wydarzy. Boża praca jest skryta. Boża praca jest ukryta. A tak mi Duch Święty świeci do mojego serca. I tak Duch Święty świadczy mojemu sercu. Aby som pre niekoho z was mocnie świecił. Żebym dla kogoś z was bardzo mocno świadczył, że Boża praca jest skryta. Że Boża praca, Boże działanie jest ukryte. Że Boże umysły człowiek nie hneď pozna. Że Boże zamiary nie dają się zaraz poznać. Że obyczajnie człowiek zabrani tym sytuacjom. Że zwyczajnie człowiek broni się przed tymi sytuacjami. A może, że aj tyto dwaja młody, którzy czekali rodinku. A może też tych dwóch młodych ludzi, którzy właśnie czekali dziecko. W tej to strasznej, a ciężkiej sytuacji. Powiedzieli do siebie, no w tej trudnej sytuacji. Kiedy faraon wydał rozkaz, aby za każdy chłopiec aby był zagubiony. Kiedy faraon wydał rozkaz, by każdy chłopczyk został zabity, prawie teraz mam przynieść na świat dziecko. Właśnie w tym momencie mam porodzić dziecko. Wiecie, zawsze kiedy Pan Bóg niečo koná. Wiecie, zawsze kiedy Pan Bóg działa, okamžite diabol zacznie utoczyć. W tym samym momencie szatan zaczyna atakować. Ponieważ on tuší, że Pan Bóg ma jakie plany. Ponieważ on gdzieś tam spodziewa się tego, że Pan Bóg ma jakieś plany. On te to Boże plany nie pozna. On nie zna Bożych planów. Ale on wie, że on jest porażony nieprzyjacielem. Ale on wie, że jest pokonanym nieprzyjacielem. A boi się Bożych planów. I boi się tych Bożych planów. Lebo wie, że Bóg jest wszechmogący. Ponieważ wie, że Pan Bóg jest Bogiem wszechmogącym. Diabol nie jest wszechmogący. Szatan nie jest wszechmogący. On jest obmedzeny. On jest ograniczony. On jest obmedzeny czasem. On jest ograniczony przez czas. A i przestrzeń. I przez przestrzeń. Wiecie, że Boże Słowo mówi, że diabol ma mało czasu. Wiecie, że Słowo Boże mówi, że szatan ma już mało czasu. A że będzie uwrnuty. I że będzie zrzucony do jeziora ognistego. To znaczy, że diabol jest obmedzeny. To znaczy, że szatan jest ograniczony. A on się to głęboko uświadamia. I on bardzo mocno to sobie uświadamia. On ma wielką moc na tomto świecie. On ma wielką moc tutaj na tym świecie. Ale on wie, że jest porażony nieprzyjacielem. Ale on wie, że jest pokonanym nieprzyjacielem. A preto ma strach. I dlatego boi się. A on, preto że jest destruktywna bytost. I on dlatego, że jest istotą destrukcyjną. Tak on utoczy na te Boże dzieło. To on atakuje na Boże dzieło. Wspomnijcie si, teraz my si przypominali narodzenie Pana Jezusa na Wianoce. Pamiętacie, teraz niedawno przypominaliśmy sobie urodzenie Pana Jezusa w te święta. Ako nagle sa narodził Pan Jezus? W tym momencie, kiedy urodził się Pan Jezus, okamžite nastalo niebezpieczeństwo. To w tym samym momencie pojawiło się niebezpieczeństwo. A nie wiem, kiedy sa narodził. I nie tylko wtedy, kiedy się urodził. Wiecie, w którym momencie już zaczął utoczyć na Boże dzieło diabła? Czy wiecie, w którym momencie już szatan zaczął atakować Boże dzieło? Spróbujcie zalistować tak całkiem do przodu. Spróbujcie. Gdzie już było niebezpieczeństwo? Gdzie już czyhał diabeł? Spróbujcie powrócić zupełnie do przodu. W którym momencie już szatan czyhał? Nie tylko wtedy, kiedy Pan Jezus narodził. Nie tylko wtedy, kiedy Pan Jezus się urodził. W którym momencie? Czy wiecie, w którym momencie? Kiedy anioł zwestował Marię. Kiedy anioł ogłaszał Marii. Tej czystej, świętej Panie. Tej czystej, świętej Pannie. Że się narodzi dziecko. Że urodzi dziecko. A że to, co sama narodzić, sama narodzić. I że to, co ma się urodzić, jest poczęte przez Ducha Świętego. Wiecie, co to znaczyło? Czy wiecie, co to oznaczało? Ukamieniować taką żenę. Ukamieniować taką kobietę. Jest to tak? Czy tak to jest? Żydzi, kiedy niejaka pana ostała drugą stawę. Żydzi, kiedy jakaś panna poczęła. Tak zobrali kamienie. To wzięli kamienie i po prostu ukamieniowali. No to już przy zwesti Marinom. Po prostu już przy zwesti pre Marii. Przy tym przesłaniu dla Marii. Już tam był pierwszy moment. Już wtedy był pierwszy moment. Nie utoku to nieprzyjaciela. Ataku nieprzyjaciela. Ale pozrycie za, nie było to świat. Ale popatrzcie, to nie był już ten świat. Ale wiecie,
taki duch tam czyhał? Ale czy wiecie, jaki duch tam czyhał? Nabożeński duch. Duch religii. Faryzeusze, zakonnicy. Faryzeusze. Niebezpieczeństwem w tej chwili pre Marii. Faryzeusze, uczeni w piśmie, byli w tym momencie niebezpieczeństwem dla Marii. Pozrite za to pierwsze niebezpieczeństwo, co czyha na Boże dzieło. Popatrzcie, to pierwsze niebezpieczeństwo, które czyha na Boże dzieło. Jest religijny duch. To jest duch religii. Ako nagle Duch Święty nieco zacznie w sercu niekoho. Jeżeli Duch Święty coś rozpocznie w czyimś sercu, tak duch religiozity okamżicie zacznie. To duch religii w tym momencie zaczyna uderzać. Zaczyna atakować. A to sile nie myślisz, że Duch Święty z ciebie zabrał społeczeństwo? A czy ty nie myślisz, że Duch Święty tylko z tobą ma społeczność? A ty si myślisz, że z nami Pan Bóg nie mówi, ale z ciebie? A ty myślisz, że do nas Pan Bóg nie mówi? Ty myślisz, że tylko do ciebie On mówi? Okamżicie przychodzi, kiedy Bóg niekoho zowu za nowej pracy, nowej służby. Od razu przychodzi, kiedy Pan Bóg budzi kogoś do nowej służby, do nowej pracy. Nie świat jest ten, który się postawi jako pierwszy, ale duch religii. To nie świat stanie jako pierwszy, ale duch religii. Nie mówię dobre rzeczy wszak. Nie mówię przyjemne rzeczy, prawda? Mam skończyć. Czy mam tutaj skończyć? Brat ukazuje, że nie. Brat tutaj kiwa głową, mówi, że nie. Tak, dobrze, pójdę pokraść. A więc dobra, będę mówił dalej. A kiedy Pan Jezus Chrystus narodził? A kiedy Pan Jezus Chrystus się urodził? A przyszli ci mądrcy od wschodu. I przyszli trzej mędrcy od wschodu. Tak, potem się zobudził aj Duch Święty. To potem obudził się i Duch tego świata. Zobudził się ten Herodes. Obudził się Herod. O kolko nie skorszy jako duch. O ile później niż ten duch religii. Bracia, sestry, jak przyjdzie prenasledowanie. Bracia i siostry, jeżeli przyjdzie prześladowanie na Kościół Jezusa Chrystusa. Pamiętajcie si. Pamiętajcie. Nie. Świecka moc będzie pôsobić bolest. To nie moc tego świata będzie sprawiała ból w narodzie Bożym. Ale prawie przez nabożeńskich ludzi, ale właśnie wysokich postawień. Przez ludzi religijnych, którzy będą mieli wysokie stanowiska. Oni będą pierwsi, którzy będą utoczyć. Oni będą ci, którzy oznaczą ten. Oni będą, na to trzeba dać pozor. Oni będą pierwsi, którzy będą atakować i oni będą ci, którzy będą oznaczać ten i tamten. Na nich trzeba uważać. No bo świecki ludzie nie wiedzą, że brat Barkocy tu każe. Ponieważ ludzie ze świata nie wiedzą, że brat Barkocy tutaj usługuje. Ale religijni ludzie mówią, no co ten tam stale w tym jastrzębiu? Ale ludzie pełni religii mówią, co ten tam robi ciągle w tym jastrzębiu? Nie za to tam nie zda. Jakoś mi się to tam nie podoba. No a odział przyjdzie? Odział przyjdzie trochę prenat. No i stamtąd przyjdzie pierwsze prześladowanie. Ja jestem zupełnie świadomy tych to rzeczy. Ja jestem w pełni świadomy tych rzeczy. Ale ja się już nie zraduję. Ale już dzisiaj się raduję. Lebo Bóg si przyprawił swoją chwałę. Ponieważ Pan Bóg przygotował sobie dla siebie chwałę. Nie boję się groźby religii. Nie boję się groźby religii. Nie boję się groźby tego świata. Nie boję się groźby tego świata. Lebo miluję Pana Jezusa. Ponieważ kocham Pana Jezusa. Lebo On pierwszy mnie miłował. Ponieważ On pierwszy mnie ukochał. Halleluja. Ciężkości, które przychodzą, trudności, które przychodzą, są nie na to, abyśmy narzekali, a stężowali. Są nie po to, byśmy narzekali, ale abyśmy iśli dłowero k Panu. Ale żebyśmy przyszli z zaufaniem do Pana Boga. Kiedy masz ciężkości, jeżeli przeżywasz trudności, idziesz, nie idziesz do Pana. Czy od razu idziesz do Pana? Jak masz niejaką potrzebę. Jeżeli masz jakąś potrzebę. Nie idziesz za Pana. Czy od razu idziesz do Pana? Wiecie, nieco som hľadal. Wiecie, czegoś szukałem. Można, że wyście na tom lepsi. Może wy jesteście lepiej na tym. Hľadal som a prehrabal som skoro celý dom. Ale szukałem i przeszukałem cały dom. Ale tu niegdzie wżdy są takie pognutie ma, że małbyś si ty klaknąć na kolena. Ale tutaj miałem taką pobudkę, takie uczucie, że no miałbyś, powinieneś uklęknąć na kolana. A poprosić Pana, Pan wie, gdzie są te rzeczy na kartach. I prosić Pana, bo Pan wie, gdzie te rzeczy się znajdują, te, które ty nie potrafisz znaleźć. Ale ja są za raczej trafił.
Ale ja chętniej trapiłem się. Wiecie prečo? Czy wiecie dlaczego? Pre svoju nieveru. Dla swojej niewiary. Preto keby som bol veril celého srdca, že Boh je mocný. Ponieważ gdybym wierzył z całego serca, że Pan Bóg jest mocny doprowadzić mnie tam, gdzie są te rzeczy, tak by som sa netrápil. To bym się nie trapił. Wiecie, koľko nervov? Czy wiecie, ile nerwicy było? Zawsze z uśmiechem szukacie zgubionych rzeczy, prawda? Jest nerwica, zdenerwowanie. A potem, kiedy już byłem, doszedłem do końca, to o Panie, no idę do Ciebie. Ale tylko co głowę skłoniłem, w tym momencie przyszło mi do głowy, gdzie to się znajduje. Podziękowałem Panu i poszedłem na to miejsce i znalazłem. Ale człowiek się raczej trapi. Ale człowiek chętniej się trapi. Raczej będzie hledać cały dzień, dwa dni, trzy dni. Lepiej będzie szukał cały dzień, dwa dni, przez trzy dni. Niż aby się na pół godziny klękł na koleno. Nim uklęknąć sobie na pół godziny na kolana. A powiedział, Panie, ja nie wiem. I powiedzieć, Panie, ja nie wiem, Ty wiesz. Okaż swoją chwałę. I okaż swoją chwałę. A wiecie, Pan Bóg jest tak mocny. I wiecie, Pan Bóg jest taki mocny. Niekiedy to dziecko to nie jest. Czasami dziecko mi przyniesie, tato, tu masz. On sa wie osławić, aj przez dzieci. On potrafi uwielbić się nawet przez dzieci. My sa potrzebujemy nauczyć dôverovať. My musimy nauczyć się zaufać Panu. A wiedzieć mu przynieść każdy swój problem. I potrafić mu przynieść każdy swój problem. A nie powiedzieć, no to jest ciężkie obdobie, teraz nie będziemy rodzić dzieci. I nie powiedzieć, no to jest trudny okres, no nie będziemy lepiej rodzili dzieci. No a z czego ich będziemy karmić? No z czego ich nakarmimy, jak ich ubierzemy? Zawsze były ciężkie czasy. Zawsze były trudne czasy. A zawsze były różne ciężkie sytuacje. I zawsze były różne trudne sytuacje. A dzieci się rodziły. I dzieci rodziły się. A inni umierali. Inni znowu umierali. A żywot szedł dalej. I życie płynęło dalej. Ale Pan Bóg zawsze się starał. Ale Pan Bóg zawsze się troszczył. A w tej to rodzinie przychodzi dziecię. Również do tej rodziny przychodzi dziecię. Z ludzkiego gledziska w niepodobnej sytuacji. Z ludzkiego punktu widzenia w sytuacji nieprzyjaznej. Ale pozrycie się, kiedy poznacie cały ten przybyt. Ale popatrzcie się, kiedy znamy już całą tę historię. Możecie widzieć, jak Pan Bóg wszystko przyprawuje. Możecie już dostrzec, jak Pan Bóg wszystko przygotowywuje. Jak już w Bożych planach jest wszystko zakomponowane. Jak w Bożych planach już wszystko to jest włączone. Tak, sestra moja, aj ty kiedyś wiedziała, jak to dopadnie, tak by ty będziesz chwalić Pana. Siostro, gdybyś wiedziała, jak to wszystko się skończy i już teraz będziesz chwaliła Pana. Ale ty to możesz wiedzieć wiarą. Ale ty możesz to wiedzieć przez wiarę. Myśmy się czytali z Żydów pisanego listu. My czytaliśmy z listu do Żydów, do Hebrajczyków. Że ty wiarą widzieli niewidzialne rzeczy. Że oni przez wiarę widzieli rzeczy, które nie istniały, niewidoczne. A tak, jako keby to już widzieli. I tak, jak gdyby już to widzieli. Jako keby to już mali na to same ruki. Jak gdyby już to było na wyciągnięcie ręki. Tak zachowali, a tak sa przejawowali. Tak się zachowywali i tak się przejawiali. Bracia i siostry, kiedy czytam ten Żydom pisany list. Bracia i siostry, kiedy czytam list do Hebrajczyków. O mężach wiary. O tych mężach wiary. A i żenach wiary. I kobietach wiary. Tak zawsze moje serce jest pokorne przed Bogiem. To zawsze moje serce jest tak w pokorze przed Bogiem. Lebo keby aj nie kwitol fig. Ponieważ gdyby nawet figi nie zakwitły. Aj keby koszjar był prazny. I gdyby nie było owiec w zagrodzie. Aj keby nie było urobi. I gdyby nie było plonów. Ja jednak sobie będę radować. Ja i tak będę się cieszył. Czy potrafi się cieszyć dla Pana? Uprostred tych to złożytych sytuacji. Pośrodku tych trudnych sytuacji. Widzieć niewidzialne rzeczy. Widzieć to, co jest niewidoczne. A do końca wystawić świadectwo o tym. I jeszcze zaświadczyć o tym. A poczęła a porodziła syna.
Drugi wers. Drugi werset mówi: kobieta ta poczęła i urodziła syna. A był krasny. I widzą, że jest piękny. A kryła go 3 miesiące. Ukrywała go przez 3 miesiące. Wiecie, oto sa ciężkie przeżywa, kiedy widzimy, że są krasne rzeczy. Wiecie, oto trudniej przeżywa się rzeczy, których widzimy, że są piękne. A tych sam musimy wzdać. I musimy ich oddać. Wiecie, Abrahamowi tak to powiedział Gospodin. Wiecie, nawet do Abrahama tak Pan Bóg powiedział. Weź mi tego swojego syna. Weź mi tego swojego syna. A obetuj mi go. I złóż go w ofierze. Ale tego, którego ty miłujesz. Ale tego, którego ty ukochałeś. Tego, który jest ci tak krasny. Twoje... Tego, który jest piękny dla twojej duszy. Nie, że mi doniesiesz Izmaela. Nie przynoś mi Izmaela. Wiem, że to byś inaczej zabrał. Wiem, że łatwiej potrafiłbyś go oddać. Lebo Izmael był posmiewać. Ponieważ Izmael to był taki śmieszek. A spowodował bolest aj Sarze, aj Abrahamowi. I powodował ból też Sarze i Abrahamowi. Ale Pan Bóg mu powiedział to, którego miluje. Ale Pan Bóg mu powiedział tego, którego ukochałeś. To krasnego. Tego pięknego. Pozrycie za... Oni mali krasnego syna. Popatrzcie, oni mieli pięknego syna. Kiedy sa nam narodził 6. chłopczyk. Kiedy urodził nam się 6. chłopczyk. Moja córka była bardzo niespokojna. Moja córka była bardzo niezadowolona. Tati, on ma taki strasznie wielki nos. Tato, taki duży nos ma. Mówię, ale to ma mój. Ja mówię, ale to ma mój nos. Jej się strasznie nie lubi. Nie podobał jej się bardzo. No a no ja som si innego. No już keď mal przyjść na świat ten 6, no ja som si innego predstavoval. No kiedy już ten 6 miał przyjść na świat, no to inaczej sobie go wyobrażałam. Ale dnes tak ho miluje. Ale dzisiaj tak bardzo go kocha. Tak opeknie. Tak wyładniał. Kiedy nasze dzieci narodzili, wszystkie sa na mnie podobali. Kiedy nasze dzieci urodziły się, to wszystkie były podobne do mnie. Potem wszystkie opekniali, wszystkie są na i wszystkie wyładniały i są podobne teraz do żony mojej. No, krasny syn. A więc piękny syn. A kryła go 3 miesiące. I ukrywała go przez 3 miesiące. Musiał to być zápas. To musiała być walka. Wiecie, si predstawić, że 3 miesiące ona dzień co dzień. Potraficie sobie wyobrazić przez 3 miesiące każdego dnia. Kiedy mu przykładała, a koiła tego chłopczyka. Kiedy poiła tego chłopczyka. Tak zawsze musieli slzy kropić. Zawsze musiały lać jej łzy na tę małą pieluszkę. A musiała myśleć na to, że och, dziecko moje, już długo to nie może. I musiała myśleć o tym, o moje dziecko, już długo nie będzie tak, jak było. Muszę się cię wzdać. Ja muszę ciebie oddać. A wiecie, już 3 miesiące. I wiecie, już 3 miesiące. Na 3 miesiące bardzo wietrzeje w sercu matki. I przez 3 miesiące to dziecko potrafi bardzo przyrosnąć do serca matki. A przyszedł czas, kiedy już nie mogła to dalej, nie mogła to dalej kryć. I przyszedł czas, kiedy nie mogła już dłużej go ukrywać. A zobrała trzcinę. I wzięła trzcinę. A upletła kłosz. I zrobiła z tej trzciny koszyk. A pomazała ten to kłosz z wąku glejo. I namaściła, powlekła ten koszyk żywicą. Ona zaczęła robić nieco pre budúcnosť tohoto dieťa. Zaczęła robić coś, co miało służyć przyszłości tego dziecka. A uświadomiła si, że ta praca musi być dokonała. I uświadomiła sobie, że to je, ta jej praca musi być doskonała. Że ten kłosz musi być taki nieprzepustny. Że ten koszyk musi być nieprzepuszczalny. Że ten kłosz musi być bezpieczny, aby kiedy sa pójdzie kopać w tą koszyku. Że ten koszyk musi być bezpieczny, kiedy dziecko zacznie kopać w tym koszyku. Aby sa nie przewrócił do wody. Żeby nie przewrócił się do wody. Ona musiała myśleć na wszystko. Ona musiała pomyśleć o wszystkim. Ona nie chodziła w wysoką szkołę koszykarską. Ona nie studiowała uczelnię wyższą koszykarską, jak pląć koszyki. A preca, to serce matki. A pomimo tego serce matki. Serce tego, komu Bóg zwerzył to dziecko. Serce tego, komu Bóg powierzył to dziecko.
wiecie, jest w takiej mądrości. Jest w takiej mądrości. A tak upletła ten to kosz. I w ten sposób sporządziła koszyk. Można nigdy przed tym żaden kosz nie pletła. Może nigdy przedtem żadnego koszyka nie plątła. Ale ona si uświadomiła, że to jest kosz raz a prawszy. Ale ona uświadomiła sobie, że ten koszyk jest raz na zawsze. Miłowane mamiczki. Kochane mamusie. Miłowani ocowie. Kochani tatusiowie. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa pytam się was. Pytam się was. Kiedy wam Bóg zwerzył wasze dzieci. Kiedy Pan Bóg powierzył wam wasze dzieci. Czyście urobili wszystko. Czy zrobiliście wszystko? Czy całym sercem, całą odpowiedzialnością. Czy całym sercem i całą swoją odpowiedzialnością. Czyście zapostawili z waszym dzieciom. Czy stanęliście przed waszymi dziećmi. Czy len tak z jednej strony ste namazali z tej od brzegu? Czy tylko z jednej strony nasmarowaliście ten koszyk z tej strony od brzegu? Gdzie ludzie widzą? Gdzie ludzie widzą? Jaki są ja odpowiedni ojciec? Jaki jestem odpowiedzialnym ojcem? Jaki są ja odpowiedna, jaka są ja odpowiedna mama? Jaka jestem odpowiedzialna mamusia? A z drugiej strony no tam są krokodyli, tak tam to nie musi. A z drugiej strony no tam są krokodyle, więc no, nie muszę nacierać smołą. Brat mój. Bracie mój. Nie pre oczy nacierała matka tego kosz. Ta matka nie nacierała ten kosz z powodu oczu. Nie pre to, aby ją chwalili, jaka jest ona starostliwa. Nie z powodu tego, żeby ją chwalili, jaka jest ona troskliwa. Ale ona kontrolowała każde zaplecienie. Ale ona sprawdzała każdy splot. Każde miejsce, czy jest dokonale zatrete. Każde miejsce, czy jest doskonale wysmarowane. Czy nigdzie nie jest jaka dzierka, przez którą zatostanie woda do tego. Czy nie ma gdzieś jakiejś dziureczki, przez którą woda dotrze do środka. Aby sa ten koszyk nie ponorił. Żeby ten koszyk nie poszedł na dno. Aby nie było koniec temu dzieciaciu. Żeby nie było końca dla tego dziecka. Po minulych dniach nawściwiła jedna rodzina. W ostatnich dniach odwiedziła mnie pewna rodzina. Też mają więcej dzieci. Też mają więcej dzieci. A pytali sama, ako to Szanko zwładasz? I pytają, Szanko, jak ty sobie z tym radzisz? My jakoś no nie potrafimy. A mówię, wiesz, ja są wiedział, że kiedy dzieci mają wiele czasu... Ja mówię, wiesz, ja wiedziałem, że jeżeli dzieci mają wiele czasu... Tak priliż zamestnawać rodziców. To za bardzo zajmują czas rodzicom. A rodzice potem nie mają czasu. Śledować, co robią dzieci. I rodzice potem nie mają czasu sprawdzać tego, co robią dzieci. Wiesz, jak są to, jakośmy to my robili? Czy wiesz, jak myśmy to rozwiązali? Kiedy już dzieci były schopne to, aby mogli niejaką szkołę, bądź na klawirną, albo jeżeli dzieci umelecku, maliarstwo. Dzieciaki były już zdolne do tego, by podjąć naukę w jakiejś szkole, czy już szkole muzycznej, czy też szkole artystycznej. Takśmy ich dali do szkoły. To zapisaliśmy ich do szkoły. Po niedzieli mali poniedziałek wolny. I po niedzieli przed poniedziałek był wolny dzień. Cała rodzina z mesy urobili wspólne. Proste byliśmy spolu. Cała rodzina, całą rodziną spędzaliśmy ten wolny czas. Utorok iśli dzieci do hudobnej szkoły. We wtorek dzieciaki poszły do szkoły muzycznej. Wrócili się, robili si úlohy. Wrócili, zrobili sobie zadania do szkoły. A len co zrobili úlohy, już iśli spać. I tylko co skończyli robić zadania, to poszli już spać. W stredu iśli na wytwarną winką. Środa, wychowanie artystyczne. Kiedy się wrócili z wytwarnej winką. Kiedy wrócili z tego wychowania. Robili úlohy. To znowu pisali zadania.
A kiedy dorobili úlohy? A kiedy dopisali zadania? To poszli spać. W czwartek išli na teorię. W czwartek poszli na teorię. A piątek znowu na klawisz. I piątek znowu na szkołę fortepianową. A było poprepletane, ten ich program był urobiony. I ich program był wypełniony, był on przeplatany. Nie, dzieci nam robili program. To nie, dzieciaki nam robiły program. Któryśmy nie byli schopni napełnić. Który nie byliśmy zdolni wypełnić. Ale Pan Bóg nam dał tu miłość, że myśmy dzieci zamestnali. Ale Pan Bóg dał nam łaskę, by zamestnić. By zająć dzieci. A tak to my to zwładali. I tak dawaliśmy sobie z tym radę. Myśmy zobrali jedno dziecko tam, odcięliśmy zobrali tam. Myśmy tylko przyjechali po dziecko, zawieźli go tam i znowu i tam. I tylko po prostu robiliśmy listonosza. A potem za dzieci pytali, jak się darzyło. A potem pytaliśmy dzieci, jak ci się powodziło. Żegnaliśmy. Błogosławiliśmy im. Radowaliśmy się z tego, że są zaujęci. I cieszyliśmy się z tego, że mają jakieś zajęcia. Wiecie, jak 6 dzieci nie jest zaujętych w domu. Wiecie, jeżeli w domu 6 dzieci nie ma żadnych zajęć, tak, ty zamestnaj ojca i matkę. To zrobią zajęcie ojcu i matce. Aż dotąd. Ale kiedy są zaujęci. Ale kiedy są czymś zainteresowani. A konstruktywnie. I konstrukcyjnie, twórczo, tak to przyniesie użytek dla nich. To przyniesie to dla nich użytek, a i dla rodziców. I dla rodziców. Ale nie staci len upleść taki to kłosz. Ale nie wystarczy tylko spleść taki kosz. Trzeba, aby ten to kłosz był omazany glejem. Ty musisz namazać go żywicą. Sprowadzać swoje dzieci modlitwą. Sprowadzić swoje dzieci modlitwie. Oj, kolko krat. Wyprowadzał swoje dzieci. Ile razy ja prowadziłem swoje dzieci do różnych tych zamysłów, do różnych tych ich zainteresowań. A w úzkosti w swoim sercu są wołał: Panie, bądź miłostliwy mojemu dziecku. I w takim w takiej presji mojego serca, mojego wnętrza wołałem: Panie, bądź im miłościwy. A wołał są na modlitwę. I wołałem w modlitwie. A śledował są drzwi, czy nie nasyjaka do tego kosza świat. I zawsze sprawdzałem, czy do tego kosza nie przedziera się ten świat. Wiecie, mój syn, kiedy się dostał na wysoką szkołę. Wiecie, mój syn, kiedy zaczął studiować na szkole, na uczelni wyższej. Tak, ja co mał wielkie zobrecie w swoim sercu, że teraz on jako maliar, oleo maliar. To miałem teraz taką, przeżywałem taką presję w swoim życiu, że właśnie on jako malarz olejowy dostanie się do tej umeleckiej branży. Teraz wejdzie w tę branżę artystyczną. A tam są sami alkoholicy. I między nimi są sami alkoholicy. Wszelijak zwarli ludzie. Ludzie z inną orientacją. A teraz ja są mal úzkosť. I teraz ja miałem taką presję w swoim sercu. A wiecie, si predstavíš, że mój syn przyszedł domów z tym, że ten budúci tydzień będą holé żeńskie. I potraficie sobie wyobrazić, mój syn przychodzi do domu i mówi, że w następnym tygodniu będą malowali akty, czyli nagie kobiety. A ja som wiedział, że to jest bardzo ciężka sytuacja. Ja wiedziałem, że to jest bardzo trudna sytuacja dla niego. A kiedy mi potem on sam powiedział, że ako to wyriešil, mudro wyriešil. I jak potem on sam mi powiedział, w jaki sposób to mądrze rozwiązał. Tak moje serce było takie wdzięczne. To moje serce było takie wdzięczne. Widziałem, że nie presjakol ten świat. Widziałem, że ten świat nie przedostał się do jego serca. A potem przyszły dalsze te ciężkości. A potem przyszły kolejne te trudności. Kiedy umelcy widzą aj na smetisku krásu. Kiedy artyści widzą nawet w kupie śmieci widzą piękno. Tak ja som mu povedal, syn mój. To powiedziałem mu, synu mój. Pan Bóg nie stworzył smetisku. Pan Bóg nie stworzył śmietnika. To stworzyli ludzie. To ludzie go stworzyli. Ty nie gadaj krásu w smecie. Nie szukaj piękna na śmietniku. Ale gadaj krásu w tom, co było. Ale szukaj piękna w tym, co Pan Bóg stworzył.
A widzimy, że nie da się zmiast. I widzę, że on nie da się pomilić. Nie da się zwieść. A on świeci. I świadczy. Robił zawereczną pracę. Pisał pracę dyplomową. A malby, które musiał przedłożyć. I miał pewne rysunki, które musiał oddać. A mówi, ojciec, ja chcę wydać świadectwo. I mówi, tato, ja chcę zaświadczyć tam. A mówi, a jak chcesz tym bezbożnym ludziom tam wydać świadectwo? A ja go pytam, w jaki sposób chcesz tym bezbożnym ludziom zaświadczyć? A on mówi, tato, ja to już mam. On mówi, tato, ja już to mam. Ja sam się rozhodł, że im namaluję most między niebem a ziemią. Ja zdecydowałem im, że namaluję im most między niebem i ziemią. A kiedy sama budu pyta, co to znaczy? A kiedy zadają mi pytanie, co twój rysunek oznacza? Tak im powiem, wyście chcieli wiedzieć. To ja im powiem, wy chcieliście wiedzieć. Tak im to wyswę. A więc wyjaśnię im. A powiem im całe Ewangelium. I powiem im całą Ewangelię. A tym swrwali uszy, wszelijak się wykrucali. I uszy ich swędziały i no, nie chcieli tego słuchać. Ale aj tak powiedzieli, no dobre, si dobry. Ale i tak powiedzieli, no jesteś dobry. Wiecie, kiedy te dzieci przyprawimy. Wiecie, kiedy przygotujemy te dzieci. Do różnych. Tych sytuacji w do różnych sytuacji w życiu. Aby świat się nie dostał w ich serca. Żeby świat nie dotarł do jej serca. Aby do tego koszyka nie przesiakła ta woda. Żeby do tego koszyka nie przydarła się woda. Tak oni obstoją. To oni ostoją się. Ale ojcowie, mamyćki. Ale ojcowie i mamusie. My jesteśmy odpowiedzialni za nasze dzieci. My jesteśmy odpowiedzialni nie, za to, nasze nie dzieci. Nie mów, że miał złego nauczyciela. Nie mówisz o tym, że miał szpatnych kamaradów. Nie mów, że miał niedobrych, złych kolegów. Ty si zlyhal. Ty zawiodłeś. Ty si zlyhal. Ty zawiodłaś. Musisz czynić pokarm. Musisz pokutować. Wiecie, kiedy si uświadomim, że ako pracowała táto Jochebeď, ako pracowała na tom koši. Wiecie, kiedy uświadomię sobie, jak ta Jochebeď pracowała przy tym koszu. Tak ona položila do toho celú svoju bytosť. To ona włożyła w to samą siebie. A wszystko to, co robiła, robiła wierą. I wszystko to, co ona czyniła, czyniła przez wiarę. Brat mój, sestra moja. Bracie mój, siostro moja. Wszystko, co robisz, rob wierą. Wszystko, co ty czynisz. Czyni przez wiarę. A całym sercem. I z całego serca. Nie bój się budowania. Nie bój się przyszłości. Nie bój się tego, że Pan Bóg nie ma mocy zachować. Nie bój się tego, że Pan Bóg nie ma mocy, by zachować te dzieci. A kiedyś 12 dni mało. Nawet gdybyś miał ich 12. Jako Jakub. Tak jak Jakub. Pan Bóg jest mocny i zachować. Pan Bóg jest mocny, by ich zachować. A ja wierzę temu, że On jest mocny zachować aj moje dzieci. I wierzę w to, że On jest mocny zachować i moje dzieci. Najmenší Tomáško prišiel, že jeho učiteľka je veľmi smutná. Najmłodszy mój Tomáško przyszedł do mnie, że jego nauczycielka jest bardzo smutna. A keď som hovoril z jeho učiteľkou, že čo je? A kiedy rozmawiałem z jego nauczycielką, o co chodzi? Tak ona hovorila, no pýtal sa ma, že čo mi je, tak som mu povedal, že mám so synom problémy. I kiedy on pytał mnie, co mi dolega, to ja powiedziałam, że mam problémy ze swoim synem. A mali Tomáško mu povedal, pani učiteľka, ja sa budem za vás modliť. A mały Tomáško povedal, pani vychovavčiň, pani naučiteľko, ja będę się modlił za panią. A ona hovorí, ani pán farár mi to ešte nie. A ona mówi, nawet mój ksiądz nie powiedział mi tego. Rozumiete to? Te naše deti sú svedectvom. Te naše deti są później świadectwem. Kiedy ich wierą położymy do tego kosza. Kiedy przez wiarę położymy ich do tego koszyka. Oni idą napełnieni tym duchem. One idą wypełnieni duchem. Tą wierą, tą nadzieją. Wiarą i nadzieją. A kiedy widzą aj tych ludzi, którzy są okolo nich smutni. A kiedy widzą ludzi, smutnych ludzi, którzy są wokoło nich. Tak oni wiedzą pocieszą. To potrafią ich ucieszyć. Chcę was powzbudzić na tymi to słowami. Chcę właśnie tymi słowami dodać wam otuchy. Gdyby nie było Bożej miłości. Gdyby nie Boża łaska. Nie stałby som tu przed wami.
to nie stałbym już tutaj przed wami. To wszystko to jest jego łaska. A potem go położyła na tą rzekę. A potem położyła go na rzekę. A taki piękny scena. I taki przepiękny scenariusz, prawda? Takie dobrze idzie. Naraz idzie córka faraona zakupać. Nagle przychodzi córka faraona, by się kąpać. A ona poczuje głos dziecka. I usłyszała głos tego dziecka. Uwidziała ten kłos. Zobaczyła koszyk. Kazała, aby był wyciągnięty ten kłos. Poleciła, by wyciągnięto ten koszyk. A co jest zaujímavé, że ta to córka faraona si robiła zasługi. I co jest ciekawe, ta córka faraona siebie si przywłaszczała te zasługi. Siebie przywłaszczała do siebie pewne zasłużenie. Zasługi. A to tak, że wyciągnęła to dziecko. I to tak, że wyciągnęła to dziecko. A pomenowała, ja som go wyciągnęła. I dała mu imię, ponieważ mówiła, ja go wyciągnęłam. A dała mu imię Mojżesz. I nazwała go Mojżesz. Ja som go wyciągnęła. To ja wyciągnęłam go. Ale my dobrze wiemy, że nie ona go wyciągnęła. Ale dobrze wiem, że to nie ona wyciągnęła go. Ale Pan go wyciągnął. Ale Pan go wyciągnął stamtąd. Widzicie, niekiedy ludzi, a Pan Bóg ich pośle do naszej cesty. Widzicie, czasami Pan Bóg pośle ludzi do naszej drogi. A oni widzą, że są urczytymi nastrojami. I oni widzą, że są pewnymi narzędziami. A oni si sami chcą przywłaszczyć, no wiesz. I oni sami chcą sobie przywłaszczyć, no wiesz. Ja som ťa vyťahol. To ja cię wyciągłem. Ja som ťa vyťahol zo srabu. Ja wyciągłem cię z ťažkosti. Z trudności. Aha. Ale to nie człowiek wyciągnie. Ale to nie człowiek przecież wyciąga. Pan Bóg swoją sławę. Pan Bóg nie odda swojej chwały. Pozrite, za długo sa dcera z faraonowa z toho netešila. Popatrzcie, długo nie cieszyła się córka faraona długo. A to, co si pre seba privlastňovala jako sławę, neskôr sa jej stalo jako hamba. I to, co dla siebie przywłaszczała sobie jako chwałę, później odwróciło się jako jej hańba. A ja cię chcę upozorić w imieniu Pana. I ja chcę cię zwrócić twoją uwagę w imieniu Pana Jezusa. Za żaden úspech nie przywłaszczaj si sobie. Nie przywłaszczaj sobie chwałę za żaden sukces. A keby cię Bóg użył. Nawet gdyby Pan Bóg cię użył. A keby si dobrze uplutł ten kosz. Nawet gdybyś dobrze uplutł ten kosz. Jemu je chwała. Jemu należy się chwała. On sposobi to. On spowoduje to, aby ten kosz był nad wodą. By ten kosz unosił się nad wodą. On sposobił to, że córka faraona išla k wodzie. On spowodował to, że córka faraona podeszła do brzegu. To są jego plany. To są jego plany. To jest jego łaska k ciebie. To jest jego miłość do ciebie. To jest jego zamiar. To jest jego troska o ciebie. Jemu daj chwałę. Zawsze oddaj mu chwałę. A powiedz, on król. I powiedz, on jest królem. On jest wielki. On jest wielki. Ja som obyczajny czerwony. Ja jestem zwykły robaczek, ten najmniejszy. Ale on jest sławny Bóg. Ale on jest sławny Pan i Bóg. Pozrite, ta to dcera faraonowa, ona si sebe privlastnila chválu, że to jest moje. Popatrzcie, córka faraona przywłaszczyła sobie chwałę i mówiła, popatrzcie, to jest mój, ja go wyciągnęłam. Można, że jej nieskór wyczyta, no gdzie masz tego wyciągniętego? Może później zwracali jej uwagę, no gdzie jest ten, którego faraon jej zwracał uwagę, no gdzie jest ten, którego ty wyciągnęłaś? Odozdaj wszystkie chwały Bogu. Zawsze oddaj Bogu chwałę. Lebo udalosti idą do przodu. Ponieważ zdarzenia idą dalej. Kiedy si ty urobisz niejaki stop. Jeżeli uczynisz sobie jakiś słup. Jako Saul, kiedy si urobił pamiętny stop. Tak samo jak Saul, kiedy uczynił sobie ten słup pamiątkowy. Tam to wszystko nie kończy. Tam wszystko nie kończy się. Kiedy si urobi niejaki pamiętny stop, a On myślał, że uczyni sobie jakiś słup pamiątkowy i na tym koniec. Ale to był zaczątek jego upadku. Tylko to był początek jego upadku. Dlatego zawsze oddaj Bogu chwałę. A ten to Mojżesz wyrastał. I ten Mojżesz dorósł. A on wiedział, że nie patrzy między Egiptem.
I wiedział, że nie należy do Egipcjan. A išiel medzi svoj ľud. I poszedł pomiędzy swój naród. A on widział, ako ťažko žije ten ľud. I widział, jak trudno, jak w jakich trudnościach żyje ten jego naród. Widzi, ako trpi jeho naród. Widzi, jak jego lud cierpi. Widzi, ako je prenasledovaný tento Boží. Widzi, jak jest prześladowany ten Boży lud. A on si naraz uświadomił, że to są jego bracia. A on nagle sobie uświadomił, przecież to są moi bracia. A ja żyję w dome faraonowym jako król. I ja żyję w pałacach faraona jako król. Czym som si to zasłużył? W czym sobie zasłużyłem? Czy są inni jako ty ostatni? Czy jestem inny niż ta reszta? Nie są z innego cesta. Przecież nie jestem z innego ciasta. A preca są innej sytuacji. A pomimo tego znajduję się w innej sytuacji. Wiecie, Mojżesz sa stotożnił z bolestią swojego ludu. I wiecie, Mojżesz zjednoczył się z bólem swojego narodu. A ty będziesz spokojny z tym, że ako je ciebie dobre. Jeżeli zadowolisz się z tym, jak dobrze ci jest. Jak za ciebie darzy. Jak tobie się powodzi. Jak masz ty pożegnaną swoją rodzinę. Jak masz błogosławioną tę swoją rodzinę. Jak masz pożegnany związek ze swoją żoną. Jak masz błogosławione relacje ze swoją żoną. A co ma po tych dalszych? No, co mi po tych innych? Bóg cię nie będzie mógł nigdy użyć. Pan Bóg nie będzie mógł cię nigdy użyć w swoich planach. Wiecie, można ja by som si mógł powiedzieć, masz Aleksander swoją rodzinę. Może i ja mógłbym sobie powiedzieć, Aleksandrze, przecież masz swoją rodzinę. Masz swoją milującą mężelkę. Masz swoją kochającą żonę. Ako by była rada, kiedy si jej siedział przy sukni. I jak bardzo by się cieszyła, gdybyś ciągle był z nią. A mógłby si być spokojny. I mógłbyś być zadowolony. Ale Duch Boży mówi nie, Aleksandrze. Ale Duch Boży mówi nie, Aleksandrze. Ty musisz współczuć ze swoimi braćmi. Ty musisz współczuć ze swoimi braćmi. Ty musisz widzieć, że sa mnohí trápia. Ty musisz widzieć, że wiele z nich przeżywa ucierpienie. Mnoho z nich nie rozumie te Božie tajemnice. Wiele z nich nie rozumie tych Bożych tajemnic. A ciebie Bóg zjawił te to rzeczy. A tobie Pan Bóg objawił te rzeczy. Ciebie zjawił tajemstwo pożegnania. Tobie On objawił tajemnicę błogosławionego życia. Ty nie możesz być taki sebes, że si to nie każ. Ty nie możesz być taki samolubny, że zostawisz to wszystko dla siebie. Ty musisz iść dalej. Ty musisz iść dalej. Ty musisz sa stotożnić ze swoimi braćmi. Ty musisz się zjednoczyć ze swoimi braćmi. Ty musisz przyjąć ich ból za swój. Ty musisz przyjąć ich ból za własny. Ich trapienie ma stać i twoim trapieniem. Ich ucierpienie ma się stać twoim ucierpieniem. A ich tużba po swobodzie, aj twoją tużbę. I ich pragnienie po wolności, twoim pragnieniem po wolności. Lebo a kto to tak nie będzie? Ponieważ jeżeli jej tego nie zrobisz, nie będziesz mógł być użyteczny. Nie będziesz mógł być pożyteczny. Mnohí ludzie by chceli być pożegnanymi Bożymi mężmi, Bożymi żenami. Wiele ludzi chciałoby być błogosławionymi Bożymi mężami, błogosławionymi Bożymi kobietami. Ale ten to zakładny krok nigdy nie urobili. Ale ten podstawowy krok nigdy nie podjęli. Aby bolel la bolest drugi. Żeby sprawiał im ból, ból innych. Aby płakali z płaczącymi. Żeby płakali z płaczącymi. A radowali się z radującymi. I cieszyli się z radującymi się. A co nie nauczysz płakać z płaczącymi, a radować z radującymi. Jeżeli nie nauczysz się płakać z płaczącymi i radować się z radującymi, Pan Bóg nie będzie mógł cię użyć. Pan Bóg go posłał dole mezi swoje ludy. Pan Bóg posłał go tam w dół do swojego ludu. Aby sa stotożnił z bolestią swojego. Żeby się zjednoczył z bólem swojego ludu. Że on nie był dostatecznie wystrojen. Tylko że on nie był dostatecznie przygotowany. On nie wiedział, co z tym. On nie wiedział, co z tym zrobić. Nie miał jeszcze wiedzenie Boże. Nie miał jeszcze Bożego prowadzenia. Nie miał Bożego słowa. Nie miał Bożego słowa. Bracia, siostry. Kim nie mamy Boże wiedzenie. Bracia i siostry, jeżeli nie mamy Bożego prowadzenia, a nie mamy Bożego słowa. I nie mamy Bożego słowa. Choć i mamy serce, możemy urobić wiele. Nawet jeżeli mamy serce, możemy popełnić wiele błędów. To, co nas wywaruje od chyb a
pomileni w tej naszej służbie. To, co nie pozwoli nam popełniać błędy i pomyłki w naszej służbie, jest posłuszeństwo Słowu Bożemu. Mojżesz jeszcze nie miał Boże Słowo, a preto robił chyby. Mojżesz nie miał jeszcze Słowa Bożego, dlatego popełniał błędy. On miał serce. On miał to serce, ale nie miał Słowa Bożego. Tylko nie miał Słowa Bożego. Brat mój, nie stać, abyś miał wędrowie serce. Bracie mój, nie wystarczy, byś miał tylko wielkie serce. Ty potrzebujesz Boże Słowo. Ty musisz mieć Słowo Boże. Aby posłuszny. I być posłuszny Słowu Bożemu. Ja wiem, że masz wielkie serce. Ja wiem, że ty masz wielkie serce. Ale ty potrzebujesz posłuszność Bożemu. Ale tobie potrzebne jest posłuszeństwo Słowu Bożemu. Żebyś nie popełniał błędy, które własne twoje chyby cię będą prenasledować. Które potem te twoje błędy będą cię prześladować. A tak jak i w życiu Mojżesza. I tak jak i w życiu Mojżesza. On urobił chyby, a musiał uciekać. On popełniał błędy i musiał uciekać. A išiel, aby sa stretol s Bohom. I poszedł, by spotkać się z Bogiem. On nie wiedział, że preto odišiel. Nie wiedział, że właśnie dlatego odszedł na pustynię. Že tam sa má stretnúť s Bohom. Že tam ma się spotkać z Bogiem. Ale Boh wiedział, że sa s ním chce. Ale Bóg wiedział, że chce się z nim spotkać. A chcę ti zwestovať. I chcę ci dzisiaj ogłaszać. V imieniu Pána Ježiša. V imieniu Pana Jezusa. Že sa Boh dnes večer s tebou chce. Že Pán Bóg dzisiaj wieczorem chce spotkać się z tobą. Że chce cię usmernić, że chce nadać kierunek twojemu życiu. On nie chce, abyś robił chyby. On nie chce, byś popełniał błędy, które zniszczą Boże dzieło. Które zniszczą Boże dzieło. Ale on chce, abyś poczuł jego głos. Ale on chce, byś słyszał jego głos. A napełniał jego wolę. I wypełniał jego wolę. Lebo moje owce czują mój głos. Ponieważ moje owce słyszą mój głos, mówi Pan. A nasledują mnie. I naśladują mnie. A za cudzim nie pójdą. I za obcymi nie pójdą. Ty potrzebujesz poczuć jego głos. Musisz słyszeć jego głos. Ty potrzebujesz ten Boży dotyk w swoim wnętrzu. Ty potrzebujesz Bożego dotknięcia w swoim wnętrzu. Ty masz wielkie serce. Ty masz wielkie serce. Miłujące serce. Serce kochające. Ale ty potrzebujesz iść dalej. Ale ty musisz iść dalej. Ty musisz się stretnąć z Bożym Słowem. Ty musisz spotkać się ze Słowem Bożym. Z tą remą. Z tą remą. To znaczy z tym Bożym osłoneniem. To znaczy z tym takim Bożym przesłaniem do ciebie. A kiedy ten głos zaczujesz w głębi swojej duszy. A kiedy ten głos usłyszysz w głębi twojego serca. Posłuchniesz to słowo. Czy będziesz mu posłuszny? A Bóg się osławi w twoim życiu. Jeżeli tak, Pan Bóg wywyższy się w twoim życiu. Lebo jego umysły z tobą są na dobre. Ponieważ jego zamiary z tobą są dobre. On ma przedziwne plany. On ma cudowne plany. Nie pochybuj. Nie wątp w to. Miłuj go. Kochaj go. On cię miłuje. On ciebie kocha. Zwestuję ci w imieniu Pana Jezusa. Ja ogłaszam ci w imieniu Pana Jezusa, że ci Pan Jezus odpuścił, że Pan Jezus ci przebaczył wszystkie twoje grzechy. On cię obmył swoją krwią. On cię obmył swoją krwią. A dawa ci swoje odpust. I daje ci swoje przebaczenie. Przyjmij. Przyjmij go. Chodź, a nasleduj. Chodź i naśladuj go. Te ciężkości, w których się znajdujesz. Te trudności, w których się znajdujesz. Nie są preto, aby si stonał, a wzdychał. Nie są dlatego, byś narzekał. Ale te ciężkości są preto, aby si go chwalił. Ale te trudności są dlatego, byś go chwalił. Że przyprawił z nich aj wychodzie. Że on przygotował też i wyjście. Amen. Amen. Będziemy się modlić. Będziemy się modlić. Nasz drogi niebieski Ojcze. Nasz drogi Ojcze niebieski. Z całego serca ci dziękuję. Z całego serca dziękuję ci za ten wieczór. Dziękuję ci za każde jedno serce. Dziękuję ci za każde jedno serce, które przyszło na to miejsce. Które przyszło tu na to miejsce. Pod dźwięk twojego słowa. Pod dźwięk twoich słów. O Panie, jakie to prawdziwe. Panie, jakie to jest cudowne, że położysz te tajemne myślienki. Że ty twoje tajemne myśli położysz aj do serca tej najjednoduchszej żeny. Włożysz w serce tej najprostszej kobiety. Aj do najjednoduchszego męża. I najprostszego mężczyzny. O Panie. Panie. Kiedy robi rzeczy wierą. Kiedy on czyni rzeczy przez wiarę. Lebo bez wiary nie można ciebie. Ponieważ sobie. Bez wiary nie można podobać się tobie. Pomóż nam, abyśmy ci dôverowali. Pomóż nam, byśmy ci zaufali. Abyśmy nie stiażowali się. Żebyśmy nie szemrali. Ale abyśmy cię chwalili. Ale żebyśmy ciebie chwalili.
teraz, kiedy mamy sklonione swoje głowy. Teraz, kiedy nasze głowy są pochylone. A tak czujemy, że Duch Święty dotyka osobnie naszego tak serca. Tak czujemy, że Duch Święty dotyka osobiście naszego serca. A chcesz powiedzieć Panu, Panie, odpuść mi, że są do teraz nie chwalił Cię za ciężkość. I chcesz powiedzieć Panu, Panie, przebacz mi, że dotychczas nie chwaliłem Cię wśród problemów i utrapień. Lebo som nie widział zmysłu to, aby som Cię chwalił w ciężkości. Ponieważ nie widziałem sensu chwalić Ciebie, kiedy mam problemy. Ale dnes som pochopil, że Ty masz przyprawioną sławę. Ale dzisiaj zrozumiałem, że Ty masz przygotowaną chwałę właśnie w tych problemach. Chcę Ci od dneska dobre rzeczy Cię chwalić. Chcę Ci od dzisiejszego dnia dobrorzeczyć i chwalić Ciebie. Jest tu niekto. Czy jest ktoś tutaj, kto pochopił tę Bożą wizję, który zrozumiał to Boże wyzwanie? Zodwignij swoją. Podnieś swoją rękę. Niech Cię pożegna. Niech Cię Pan błogosławi. I Was tam. Sława Panu. Chwała Panu i Was tutaj, i tam w tyle, i w przodzie, i na schodach. Bądźcie pożegnani. Bądźcie błogosławieni. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa. A tak to mówi Duch Święty. I tak mówi Duch Święty. Nie bój się. Nie bój się. A ja są w Twoją stronie. I ja jestem w pośrodku Was. Aby som Ci pomógł. Żebym Ci pomógł. Aby som Ci otworzył oczy. Żebym Ci otworzył oczy. Aby si widział niewidzialne. Żebyś widział to, co jest niewidoczne. Aby si wierowych widział. Żebyś przez wiarę widział. A nie pochybował. I nie wątpił. Bądź pożegnany. Bądź błogosławiony. Bądź pożegnany. Bądź błogosławiona w tym drogim imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.